Potem był 70. rok, który zdarzył się na wybrzeżu. Ja mam tam rodzinę i byłam na bieżąco świadoma, co tam się dzieje, chociaż wtedy człowiek sobie nie zdawał sprawy, że tam zginęli ludzie, że te represje miały tak bardzo mocny wydźwięk. Ale to była nasza świadomość, która się akumulowała w człowieku.